Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam z Instytucji Kultury Miasto Ogrodów w Katowicach, a spotykamy się tuż przed premierą utworu Jarosława Mamczarskiego Mikrokoncerto 6. Utwór ten powstał dzięki wspaniałemu programowi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zamówienia Kompozytorskie 2021. Jest ze mną kompozytor, twórca dzieła, pan Jarosław Mamczarski, a także jeden z członków zespołu, wspaniałego zespołu kameralnego, któremu utwór jest dedykowany, który to zespół jest wykonawcą utworu, a jest to zespół kwintet, krakowski kwintet Denty. Jest ze mną klarnecista zespołu pan Roman Widaszek. Witam serdecznie. Panie Jarosławie, może zacznę od takiego pytania. Tuż przed premierą jesteśmy, tuż przed pierwszym wykonaniem, oficjalnym wykonaniem utworu. Proszę powiedzieć, jakie odczucia, jakie emocje towarzyszą kompozytorowi właśnie na chwilę przed prawykonaniem dzieła? Dla kompozytora zawsze to jest dosyć szczególny moment. I podniosły troszkę, ale troszkę denerwujący. Wiadomo, że zawsze się człowiek zastanawia, jaki będzie odbiór, czy jakie reakcje na utwór jakby padną. No w każdym razie tutaj dzięki fantastycznemu zespołowi mam dosyć dużą pewność, że jakby zostanie partytura zrealizowana, no tak jak ją chyba napisałem, a może nawet lepiej niż ją napisałem, prawda? Zobaczymy, postaramy się. Tak, właśnie Mikrokoncerto 6 to już jest kolejny utwór z cyklu Mikrokoncerto. Poprzednie utwory były komponowane na inne obsady wykonawcze, na głos, na media elektroniczne, a tutaj mamy jednak akustyczne, klasyczne instrumenty. Skąd pomysł właśnie, żeby kolejne mikrokoncerto powstało na ten skład instrumentalny, na tą obsadę wykonawczą? Właściwie cały ten cykl, właśnie quasi-cykl, tak można powiedzieć, to on został zapoczątkowany mniej więcej w 2003 czy 2004 roku i to nomen omen właśnie w momencie, kiedy komponowałem dosyć duży koncert jakby na skrzypce i wielki skład orkiestry i wtedy poczułem taką potrzebę, żeby spróbować jak gdyby te warunki koncertujące, prawda, czy też jakby przenieść, jakby, znaczy nawet nie to, że przenieść, ale jakby wypróbować w mniejszym formacie, jak gdyby, tak, w mniejszym składzie, w mniejszym kameralnym, no także właśnie z udziałem mediów. Wtedy można powiedzieć, dosyć dużo działałem właśnie w zakresie mediów elektronicznych w ogóle i jako pierwsze mikrokoncerto w ogóle powstało jako taka praca audio-wideo. I tam w sensie relacja po prostu pomiędzy elementami, jakby, współzależność, jak gdyby konkurowanie pewnych relacji ze sobą, było przedmiotem po prostu tego takiego odniesienia się do tej tradycyjnego koncertowania czy współzawodniczenia, które jest sensem tego gatunku. Natomiast później kolejne, to właśnie były kolejne odsłony i tak można powiedzieć, że się pozbywałem niektórych elementów, czy też czyściłem pewne rzeczy w swoim warsztacie. No i ostatnio od jakiegoś czasu, muszę powiedzieć od 2 czy 3 lat, właściwie już nie używam w ogóle mediów elektronicznych i stąd właściwie kwintet Denty, no tu bezpośrednia inspiracja to właściwie z krakowskim kwintetem, z którego członkami znam się od już dłuższego czasu i miałem okazję nie tyle współpracować, ale słuchać się tak jakby wzajemnie na wspólnych koncertach. Tak, właśnie. I zawsze ta sympatia, która towarzyszyła ich wykonawstwu i zawodowym podejściu, no jednak skłoniła nas i stała się okazja po prostu, więc myślę, kwintet zareagował pozytywnie na propozycję zamówienia dla nich i no, stało i się i jest. Nowym utworem. Panie profesorze, proszę powiedzieć z kolei, jak przebiega praca nad prawykonaniem utworu, bo rozumiem, że kwintet podejmował się już prawykonań, prawda? Tak, to nie pierwsze prawykonanie utworu dedykowanego naszemu zespołowi, bo już mieliśmy okazję i przyjemność właśnie dzięki wspomnianym przez Panią wcześniej zamówieniom kompozytorskim prawykonywać wiele utworów. Począwszy od Mikołaja Góreckiego, poprzez Krzysztofa Herdzina, Macieja Zielińskiego. No, przyszła teraz pora na Jarosława Mamczarskiego, z czego bardzo się cieszymy. Faktycznie to jest wspaniała inicjatywa, która daje możliwości nie tylko kompozytorom, którzy mają okazję napisać konkretny utwór dedykowany danemu wykonawcy. To jest
znakomita okazja również dla nas, wykonawców, móc ten utwór wykonać, dokonać prawykonania, wykonać go pierwszy raz, czyli uczestniczyć w czymś niesamowitym, prawda? Rozumiem, bo to zarówno kompozytor. Artysta czuje się w pewnym sensie wyróżniony. Wyróżniony, prawda? Oczywiście, tak, taką tak. No, dedykacją. Jesteśmy razem w tym samym miejscu w momencie. Tak. My może troszeczkę bardziej zaangażowani po próbach, już znamy co w partyturze, a kompozytor jednak wcześniej słyszał utwór w głowie. W głowie. Tak. Myślę, że usłyszenie go na żywo podczas premiery, no to jest takie szczególne doznanie. Mam nadzieję, że dzisiaj, Jarku, będziesz zadowolony. Mam takie pytanie. Czy podczas prób samych, już Mikrokoncerto 6, kontaktowaliście się Państwo jakoś w sprawie tego, jak utwór ma zabrzmieć? Tak, ponieważ jakieś drobne kwestie tam materiałowe wyniknęły i mieliśmy jakieś tam wątpliwości, które no, trzeba było rozwiać, konsultując się z kompozytorem, czy to mówię o takich drobnych kwestiach już w zapisie nutowym. No a że twórczość Jarka znamy nie od dzisiaj, bo tak jak wspomniał wcześniej kolega, gdzieś tam się zazębialiśmy razem, z Jarkiem znamy się w ogóle od czasów licealnych, wspominaliśmy to dzisiaj. Natomiast właśnie tak zawodowo stricte, to będzie ten pierwszy raz, chociaż już gdzieś tam były takie próby właśnie i no już efekty za chwilkę będą miały miejsce, ponieważ Jarek napisał również te 3 pieśni na klarnet i fortepian, które będą utworem obowiązkowym podczas ogólnopolskiego konkursu klarnetowego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej. Pięknie. To może jeszcze na zakończenie takie pytanie do Pana, Panie Jarosławie. Mikrokoncerto, forma niezbyt rozbudowana, kameralna. Jak długo trwa praca nad taką formą? No, to zależy. To zależy. Tutaj akurat w tym przypadku wybrałem pewien taki sposób na zestawianie segmentów o proweniencji, można powiedzieć, klasycznej, takiej czysto w stylu galant. Miałam okazję usłyszeć kilka dźwięków właśnie na próbie, bardzo przyjemnie brzmiących. Tak, bo to akurat są te, które znamy, po prostu, które ja też znam i bardzo cenię. Zresztą do dzisiaj mam w głowie cały czas po prostu zdanie Henryka Mikołaja Góreckiego, wygłoszone na naszej uczelni, który mówi, że Grand Partita jest jakby najdoskonalszym utworem Mozarta. I rzeczywiście podzielam, co zdanie, to jest jeden, to jest też jeden z moich ulubionych utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta. Natomiast jak gdyby tutaj wybrałem ten, jak, w sensie komponowania, ile to trwa, no to jest bardzo zależna sprawa właśnie. Tutaj akurat ten proces nie był szczególnie jak gdyby długotrwały, dlatego że właśnie to zestawianie tych segmentów polegające na przemienności harmoniki, tak, przemienności traktowania materiału, czy też w sposób właśnie klasyczny, czy w sposób jakby no, mniej klasyczny, tak to ujmijmy, jest dosyć jasnym takim, można powiedzieć, kierunkowskazem, po prostu i podążałem za tą myślą w kierunku tam, powiedzmy, kulminacji, prawda, któryś tam i zakończenia jakiegoś sensownego, więc no, mam nadzieję, że jakoś udało się te formy zbudować w miarę czytelnie. To na pewno, tak, a my postaramy się oddać zamysł kompozytora na tyle, na ile będziemy w stanie, na pewno z całym sercem będziemy tutaj pielęgnować każdą nutę. A zatem raz jeszcze przypomnę, że gośćmi tegoż wywiadu był kompozytor utworu, pan Jarosław Mamczarski, oraz klarnecista krakowskiego kwintetu Dentego, który to zespół jest adresatem utworu. A ja zapraszam bardzo gorąco do wysłuchania już za moment, premierowego wysłuchania Mikrokoncerto 6 Jarosława Mamczarskiego. Bardzo serdecznie witam Państwa na dzisiejszym koncercie. Koncercie, podczas którego zostanie prawykonany utwór Jarosława Mamczarskiego Mikrokoncerto 6. Utwór ten skomponowany został specjalnie dla krakowskiego kwintetu Dentego, a powstał dzięki wsparciu finansowemu programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zamówienia Kompozytorskie 2021, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Celem tego jakże istotnego programu ministerialnego jest wspieranie najnowszej twórczości muzycznej,
wzbogacanie roli muzyki współczesnej jako ważnego środka komunikacji społecznej, a także przełamywanie wszelkiego rodzaju barier, stereotypów o niedostępności, hermetyczności muzyki współczesnej. Jako wnioskodawcy kompozycji Jarosława Mamczarskiego, a także organizatorzy dzisiejszego koncertu, Dział Edukacji Muzycznej Instytucji Kultury Miasto Ogrodów w Katowicach, odczuwamy ogromną radość i satysfakcję, że doszło do realizacji tego projektu. I już za moment, po raz pierwszy, będziemy mogli usłyszeć mikrokoncerto 6 Jarosława Mamczarskiego. Jarosław Mamczarski to artysta pochodzący z Gliwic. To nie tylko utytułowany kompozytor, ale także producent, pedagog, znakomity improwizator. Jest absolwentem Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach w dwóch kierunkach. Teorii oraz kompozycji, którą ukończył w klasie profesora Józefa Świdra. Od początku swojej działalności artystycznej jest on związany z Akademią Muzyczną w Katowicach, aktualnie na stanowisku dziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej. Głównym obszarem działalności Jarosława Mamczarskiego jest muzyka elektroniczna. Kompozytor często wykorzystuje media elektroniczne, zarówno przetwarzając brzmienia instrumentów akustycznych, jak i też generując dźwięki syntetyczne. Nie zaniedbuje przy tym subiektywnej strony utworów, często sięgając do elementów tradycyjnych czy nawet archaizujących, czego przykładem jest też najnowsza kompozycja Mikrokoncerto 6. Utwory Jarosława Mamczarskiego sukcesami prezentowane są na najważniejszych festiwalach muzyki współczesnej, m.in. Festiwalu Warszawska Jesień, Festiwalu Muzyka Nowa, Festiwalu Muzyka Elektronika Nowa, Śląskiej Trybunie Kompozytorów, Festiwalu Prawykonan w Katowicach, a także za granicami kraju. Znając maestrię, znając nieograniczone wprost możliwości wykonawcze krakowskiego kwintetu dętego, kolejny swój utwór Jarosław Mamczarski przeznaczył właśnie na tę obsadę wykonawczą. Krakowski Kwintet Denty to zespół cieszący się wieloletnią tradycją. Założony został w 1998 roku, a złożony jest z wybitnych instrumentalistów. Katarzyna Kurowska-Mleczko – flet, Marek Mleczko – obój, Roman Bidaszek – klarnet, Paweł Solecki – fagot i Tadeusz Tomaszewski – waltornia. Zespół z sukcesami koncertował w wielu ważnych ośrodkach europejskich, m.in. Paryżu, Wiedniu, Lizbonie. Brał też udział w najważniejszych festiwalach muzycznych na terenie całej Polski. Ma w swoim dorobku liczne nagrania płytowe, nominowany m.in. do Nagród Fryderyków. Na temat najnowszej kompozycji Jarosław Mamczarski wyraził się następująco. Mikrokoncerto 6 to kolejny utwór eksplorujący ideę koncertowania w obsadzie kameralnej. Poprzednie składy wykorzystywały często oprócz instrumentów także głos ludzki oraz media elektroniczne. Tym razem, dzięki inspiracji krakowskiego kwintetu dętego, postanowiłem stworzyć formę czysto instrumentalną, której zasada budowy opierałaby się na zestawieniu dwóch przeciwstawnych pierwiastków. Klasycznego w stylu divertiment czy partit na instrumenty dęte oraz generowanych proceduralnie struktur harmonicznych i rytmicznych. Dzięki uprzedniemu poznaniu artystycznej maestrii muzyków krakowskiego kwintetu dętego mogłem swobodnie rozdysponować pierwiastek wirtuozowski obecny w fazach quasi-klasycznych mikrokoncerto, gdy fazy przeciwstawne eksplorują umiejętność stopienia brzmienia zespołu w niepowtarzalne, jednorodne spektrum harmoniczne. W trakcie komponowania utwór zyskał podtytuł Quintet S, będący wskazówką nie tylko dominującego centrum tonalnego, ale także odnośnikiem do cenionej przeze mnie twórczości muzycznej doby klasycyzmu. A zatem przed Państwem krakowski Quintet Denty, w wykonaniu którego usłyszymy po raz pierwszy Mikrokoncerto 6 Jarosława Mamczarskiego. Zapraszam serdecznie. Thank you.
Thank you.
Dziękuję.